Cześć! Dzisiaj chciałem zaprezentować trzy metody nakładania gładzi. Pierwsza z nich to nakładanie gładzi pacą. Druga z nich to nakładanie gładzi wałkiem. Trzecia to nakładanie gładzi za pomocą agregatu natryskowego. Dzisiaj zaprezentujemy dwa z trzech sposobów nakładania. Za pomocą pacy, za pomocą wałka. Pierwszym sposobem, który chcieliśmy zaprezentować, jest nakładanie gładzi szpachlowej za pomocą naszej szpachli Stalco Perfect Power Max. Pamiętajmy, że przed przystąpieniem do aplikacji gładzi na ścianę powinniśmy ją prawidłowo oczyścić, usunąć z niepotrzebnych zabrudzeń oraz prawidłowo zagruntować gruntem szczepnym. Przystępujemy do aplikacji gładzi na szpachle za pomocą szpachelki bądź kielonki. Przystępując do aplikacji gładzi na ścianę, pamiętajmy, abyśmy nałożyli taką ilość masy, by podczas wyrównywania pozwoliło nam pokryć wszystkie ubytki. Po nałożeniu gładzi rozprowadźmy ją po całej ścianie, by uzupełnić ubytki oraz różnego rodzaju nierówności. Kolejnym krokiem jest wyrównywanie powierzchni. Dobrze wyrównana powierzchnia przyczyni się do łatwiejszego szlifowania, co wpłynie na mniejsze zapylenie i krótszy czas pracy. Zwróćmy uwagę, że nasza szpachla nie powoduje zarysowań na łączeniu masy. Kolejną metodą, którą chcieliśmy zaprezentować, jest nakładanie gładzi na ścianę za pomocą wałka do nakładania gładzi z linii Stalco Perfect Power Max. Do tej czynności możemy wykorzystać kij teleskopowy. Pamiętajmy o tym, żeby aplikować odpowiednią ilość masy na wałku. Podczas prac sami zaobserwujemy, jaka ilość masy jest prawidłowa. Uważajmy, by nie zabrudzić podłoża. Po aplikacji na powierzchni, którą chcemy wyszpachlować, pamiętajmy również o rozprowadzeniu masy po powierzchni, byśmy nie mieli zbyt dużej ilości w jednym punkcie. Po prawidłowym nałożeniu gładzi przystępujemy do wyrównywania ściany za pomocą naszej szpachli. Do tej czynności możemy również wykorzystać adapter oraz kij teleskopowy, który zwiększa nasz zasięg. Pamiętajmy, żeby w adapterze ulokować tak naszą szpachlę, by była centralnie na środku. I przystępujemy do pracy wyrównywania powierzchni. Jak zauważycie, nadmiar, który usunąłem ze ściany, usunąłem również ze szpachli, by nie powodował mi dodatkowych nierówności, co pomoże nam zaoszczędzić czas. Uważam, że jest to jeden z najlepszych sposobów aplikacji gładzi na ścianę ze względu na zaoszczędzony czas, a przy pracy dwuosobowej ekipy jeden nakłada gładź, drugi ją wyrównuje. Aby uzyskać najlepszy efekt naszej pracy, nie zapominajmy o nałożeniu drugiej warstwy, która wyeliminuje różnego rodzaju nierówności.